Hejka kochani, ja jestem Wiktoria Nguyen, a dzisiaj zapraszam Was na kolejnego vloga na moim kanale. Idziemy dzisiaj na spacerek, bo w końcu przestało padać, tak misiaczku? No. I będziemy się dobrze bawić, idziemy również do Rossmana, bo muszę kupić mu kilka rzeczy, potem Wam pokażę. No i do Biedronki. Okej, okay, idziemy. Uśmiechniesz się? Tak. No, ciocia tam skacze i się wygłupia, więc się śmieje. Dobra, idziemy. Dzisiaj będziemy robić Nemkwon, więc będę mogła Wam w końcu pokazać, jak to wygląda dokładnie, a nie tak jak zwykle, jak idziemy na kolację, że nie udaje mi się nic nagrać. Dlatego dzisiaj Wam pokażę, jak to się robi, jak to wygląda i co to jest. Kupiłam dzisiaj Aleksiowi bardzo dużo słoiczków. Tutaj są same obiadki, te musiki jeszcze były. Natomiast dzisiaj jeszcze dokupiłam musik z Gerbera, jabłko z dziką różą. Zaciekawiło mnie to strasznie, bo nigdy nie jadł dzikiej róży. Ten musik to jest jego ulubiony. Kupiłam też owocowy krem z jogurtem. Aleksiu je bardzo lubi, tak samo jak ten z twarożkiem. Kupiłam jak zwykle jeszcze więcej tych musików, bo on zjada takie dwa naraz. Kupiłam Aleksiowi jakieś takie pieczywo chrupkie. Jestem ciekawa, czy mu to zasmakuje, czy sobie z tym poradzi. Jest od 8 miesiąca, więc stwierdziłam, że możemy spróbować. Jak otworzę, to Wam pokażę, jak Aleksiu to je i czy sobie daje radę. Kupiłam też chrupki z Hipa, jakieś orkiszowo-owsiane. Zobaczymy, czy mu posmakują, też Wam pokażę. No i nierozłączne, ulubione Aleksia chrupki gwiazdki z Gerbera. Oczywiście też nie mogło zabraknąć tych dużych musów z Biedronki. Te smaki są Aleksia ulubionymi, brzoskwinia i morelka. Ostatnio Tony też kupił Aleksiowi znowu te koreańskie chrupki, natomiast tym razem inny smak, to są zwykłe zbożowe. Oraz kupił Aleksiowi takie wafelki, które Aleksio polubił, natomiast one są słodkie i jeszcze nie dostaje ich tak dużo. Aleksio też ostatnio bardzo polubił takie zwykłe chrupki kukurydziane, które kupiłam w Carrefourze. Super grzeczny chłopiec. Teraz Alek musi zjeść trochę. Tak. Pyszny, co? Teraz mama, daj. A. Tak. Teraz Alex. Co robisz? Popatrzcie, co on wrócił z pracy i kupił znowu jakiś jogurt z jakimiś dziwactwami w środku. Zaraz przetestujemy sobie, czy ten jogurt jest dobry, czy jednak nie. To jest ogólnie bardzo dobre i to jest mega kokosowe. Ma galaretki w środku, tapiokę, jakieś żelki, aloes. Jest pyszniusia. To akurat polecam. Tam to było niedobre, bo miało fasolę. Teraz Tony będzie robił Nemkwon, więc Wam pokażę. A Aleksiu będzie w międzyczasie szedł spać. Tak? No to... Aleksiu zje teraz pierwszą krewetkę w życiu. Tak, Aleksiu, zjesz pierwszą krewetkę w życiu? Proszę. Co to jest? Co to jest?
A? Nie? Ogórka zjadasz, tak? A krewetki nie chcesz? Am? Nie? Czego ogląda? Am, tak. Co myślisz? Am? O, dobrze, tak. Ale tak dużo? O, dobrze, ugryzł ładnie. Świetnie sobie radzi. Jeszcze się boję trochę o niego, ale coraz lepiej sobie radzi. Dobrze, on będzie jeść, a ja się odezwę później. Tata. A? Nie? Mama i Gabi pojechały niestety już o 13:00. Dość wcześnie, tak. A my już zostaliśmy w domku i jest ładna pogoda, więc wybierzemy się na spacer. Tak? Tak, Aleksiak? Jaki kochany. Na szczęście z tego co wiem, mama z Gabrysią przyjeżdżają na Aleksiaroczek, więc będziemy się widzieć za 2,5 miesiąca bodajże. Musimy się przejść po prostu do parku, bo cały czas padało i dopiero teraz przestało i jest piękna pogoda i możemy iść na chwilę. Aleks! Aleksiu! Cześć! Co robisz? Słuchajcie, no powiem wam, że jest taka zmiana planów. Wróciliśmy ze spacerku, mieliśmy jeść kolację, natomiast Tony stwierdził, że idzie grać w piłkę nożną. Siedzimy na trawce, a on, proszę, tutaj, spójrzcie, stoi sobie. Ma zamiar grać w piłkę, więc ja z Aleksiem się pobawię, a on sobie pogra. Cieszę się, bo w końcu po tak dużych opadach i takiej brzydkiej pogodzie w końcu jest na tyle ładna, że mogę z Aleksiem siedzieć na trawce i on może się bawić na świeżym powietrzu. Ale nie zrywamy trawki, kochanie. Dlatego jest super. Zjadłem? Cześć! Cześć! Gdzie was? Cześć! Aleksiak! Jaki słodziak! Ojej! Kto jest taki słodki, co? Tak, ty!
Daj mu wam. Daj mu, eh? Daj mu, daj mu! Daj mu, daj mu! Kto tak krzyczy? Co? O? Co to za mina? Hejka, jest kolejny dzień i właśnie zbieramy się z Aleksiem na spacerek. Ja się lekko pomalowałam, bo miałam ochotę się dzisiaj pomalować, a Aleksiu jest nawet grzeczny, więc mogłam to zrobić. No i co? I zobaczycie, z kim idę się spotkać, bo potem wam opowiem coś na ten temat. Natomiast zatrzymam was jeszcze chwilkę w niepewności. Uwaga, patrzcie, kogo my tu mamy. Hejka! Nasze dzieci. Cześć! Cześć! Kto to Aleks? Nie rozumiem. Cześć! Pamiętasz ciocię? Tak? Nie? Tak! A ty śpisz, co? Dobrze, śpi. Wróciliśmy do domku. Byliśmy na spacerze bodajże 1,5 godziny, tak? Fajnie było. No, ogólnie ta informacja, którą chciałam wam przekazać, jest taka, że właśnie Lin przeprowadziła się do Warszawy i będziemy się spotykać częściej, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Aleksiu na pewno też się cieszy, że będzie mógł widzieć Lindę. Więc nie zdziwcie się, jak będziecie ją częściej widzieć na moich filmach, ponieważ będziemy teraz często się spotykać. Bardzo się cieszę z tego powodu, naprawdę, bo wiedzieliśmy, że kiedyś się przeprowadzą, natomiast nie wiedzieliśmy, że to będzie już teraz. Gdzieś moje dziecko ucieka. Gdzie idziesz? Aleks? Proszę pana? Halo? Gdzie ty idziesz? Nagram wam jeszcze coś na pewno z jutra, ponieważ najprawdopodobniej przyjdzie moja paczka z Shein i chciałam wam pokazać, co kupiłam, co zamówiłam. Nie będę robić oddzielnego filmu, ponieważ zamówiłam tylko na spróbowanie kilka rzeczy i chciałabym się z wami podzielić tym, co o nich sądzę. Aleks, a chcesz spaść? Chodź. Chodź tu. No chodź tu, szybko. Aleks. Dobra, idę do niego. Tak, kochani, jest kolejny dzień. Tony ma dzisiaj wolne, więc spędzimy sobie ten dzień razem. Zaraz mamy w planie pójść na spacerek oraz na bakalarską kupić coś na kolację. Ba, ba, ba. Zamówiłam sobie dwie rzeczy i dwie rzeczy dla Aleksia. Zacznę od tych dla Aleksia. Spójrzcie, jak on w tym słodko wygląda. Aleksiu, jaki słodziak. Tylko ta metka mi przeszkadza tutaj, ale ogólnie materiał jest super i wygląda świetnie. Ciężko mi wam to pokazać, ponieważ on strasznie się rusza. Aleksiu, kto jest taki przystojny, co? Aleks, wow! Taki piękny, wow! To jest troszkę za duże, natomiast myślę, że na wakacje będzie idealne, ale naprawdę super są te ubranka. Mięciutkie. Ładnie wyglądają. Dla mnie przyszedł jeden taki komplet. Jest to tak jakby taki top, w którym no nie czuję się jakoś mega dobrze, ponieważ musiałabym mieć taki podklejany po prostu stanik pod spodem. Natomiast ogólnie jest fajny. Jest dobry. Myślałam, że nie wejdę przez to, że jeszcze karmię. Natomiast jest ok. Tak wygląda. Z tyłu to. Co prawda wolałabym, żeby to było trochę wyżej i żeby te ramionczka były trochę krótsze, ale to można łatwo przeszyć. I co? I tu jest taka ala spódniczka. Ale tak naprawdę są to spodenki. Jest to bardzo fajne. O, proszę, może. Nie wiem, czy zobaczycie, bo to jest czarne. O, ale to są spodenki. Bardzo fajne. Drugi komplet wygląda tak, nie jestem do niego przekonana jeszcze, się zastanawiam, ale ogólnie jest fajny, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Oj, dobra, kończę, bo Aleksiak płacze. No ale tak wygląda, ogólnie mi się podoba, tylko nie jestem jeszcze do końca przekonana do niego, bo jakoś tak czuję się dużo. A tak wygląda to ubranko w pełnej okazałości. Jest
jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona i mi się podoba, a tam Aleksiu bawi się swoją zabaweczką. Co jest fajne w tym, to to, że ta muszka jakby jest na... Czekajcie, już, czekajcie. O, widzicie? Przyczepia się ją i dziecku jest wygodnie. Jeśli chodzi o to ubranko, to równie jestem z niego zadowolona, natomiast to jest mniejsze od tamtego, a obydwa to są rozmiar 86. Materiał jest bardzo przyjemny, fajny, nadruk śliczny i ta metka, która mi tutaj przeszkadzała, po prostu ją oderwałam ręką bardzo łatwo i jej nie widać. Jak możecie zauważyć, to i w ramionkach, i leciutko nogawki są dłuższe, dlatego tamten jest trochę większy, ale to w ogóle nie ma problemu. Jeśli chodzi o moje ubranka i ten zestaw, to jest on bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Natomiast te ramionczka mogłyby być troszkę krótsze, ale to łatwo można sobie zrobić. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to jest trochę prześwitujące. O, spójrzcie, widzicie, jest to prześwitujące, natomiast mi to nie przeszkadza, ponieważ nie widać tego, jak się ubierze aż tak bardzo. Oj, coś mi tutaj jakoś się zepsuła. No i spodenki. Proszę, możecie teraz zobaczyć, że to są spodenki. Ogólnie są bardzo fajne. Też trochę prześwitują, ale tak jak mówię, to nie jest aż tak mocno, żeby nie dało się w tym chodzić. Jeśli chodzi o ten zestaw, to strasznie mi się podobał na stronie, natomiast nie jestem teraz do niego przekonana. Jest troszkę dużawy, najmniejszy numer to był numer S, może dlatego jest trochę duży na mnie. W tamtym zestawie spodenki były troszkę duże, a top jest w porządku, natomiast ten jest troszkę duży i taki luźny. No taki powinien być, tak? No ale jeszcze nie jestem przekonana, natomiast raczej będę w tym chodziła w wakacje. O, też jest trochę prześwitujące, natomiast tego na ciele nie widać za bardzo. Dobre? Pyszne, tak? Pyszne, tak? Umujesz zęby? Aleks, co ma mama na buzi? Co to jest? Nie, nie wolno, nie! Alek! Co myślisz? Co to jest? Co to jest? O? Dobrze. Co to jest? Hejka kochani, jest kolejny dzień, natomiast ja już się przyszłam z wami pożegnać, ponieważ wczoraj nie zdążyłam. Aleksiu tutaj ma świetną zabawę. Aleksiu, co ty robisz? Chodź! Jeszcze chciałam powiedzieć, że jestem naprawdę zdziwiona tym, że tak dobrze zareagowaliście na mój cover. Nie sądziłam, że będzie się wam podobać, jak śpiewam, ale skoro wam się podoba, to pomyślę o tym, żeby coś jeszcze nagrać. Możecie na dole napisać w komentarzu, jaką piosenkę chcielibyście, abym zaśpiewała. To już będzie koniec tego vloga. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie tutaj mój kanał. Cześć!